Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w 60. wydaniu porannej kawy, latającej kawy. Ja nazywam się Rafał Galiński i po raz 60. jestem Waszym gospodarzem. Dla osób, które zaczynają przygodę z poranną latającą kawką, chciałem powiedzieć, że to jest audycja dla wszystkich właściwie osób, które są pasjonatami latania dronami, osób, które chcą zacząć latać, które latają już dłużej. Tu znajdziecie odpowiedzi na swoje pytania, znajdziecie wiele ciekawych tematów związanych właśnie z tą pasją. Znajdziecie szereg przeglądów technicznych, opinii, doniesień odnośnie nowości, a także dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i wszystkim na bieżąco, co się dzieje w tym świecie. Przede wszystkim, jak wygląda technicznie latająca kawa. Staram się, żeby ona była co środę o 9:30 dla Was i postanowiłem od nowego roku, żeby latająca kawa była też wideo podcastem, czyli to jest audycja, którą zarówno możecie obejrzeć na YouTubie, jeżeli macie takie możliwości, a jeżeli nie macie takich możliwości, bo na przykład długo podróżujecie do pracy, możecie jej posłuchać właśnie w formie podcastu na iTunes lub na innych platformach, które stopniowo się rozszerzają. Ja tutaj sam działam przy rozwoju tej porannej kawy i właśnie też stopniowo staram się ją rozszerzać, doskonalić. Dzisiaj audycja numer 60. Muszę powiedzieć, że to jest fantastyczna też okazja, żeby pewne rzeczy podsumować, ale też pewne rzeczy zapowiedzieć, bo jesteśmy na przełomie 2019-2020. Ja wiele się też nauczyłem w ciągu tego roku 2019, bo to był pierwszy mój rok, który właściwie w całości poświęciłem na samorozwój, ale też na dzielenie się wiedzą i na swoje właśnie media, które proponuję. Chciałem przede wszystkim jeszcze przy tej okazji podziękować wszystkim osobom, które mi pomogły w tworzeniu porannej kawy, wszystkim patronom, osobom, które korzystają także z moich treści online, czy właśnie w formie YouTube'a, czy w formie kursów online, których mam już w sumie 30 na trzech różnych platformach, bo na Udemy, na Skillshare i na Teachable jako moją platformę autorską, czyli Drone Bootcamp. 2019 roku nagrałem i opublikowałem około 210 filmów, epizodów YouTube'owych i muszę powiedzieć, że sam jestem zaskoczony, że tak dużo epizodów udało się nagrać. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Były to przeróżne filmy, dlatego że starałem się, jak mogłem, urozmaicać te treści, czyli były filmy zarówno dotyczące, słuchajcie, nowości, dotyczące recenzji, pokazywałem sesje zdjęciowe, sesje wideo, pokazywałem poradniki, prezentowałem poradniki, jak zacząć latanie. Były tam też takie treści, które były związane z tym, jak rozwijać się, aż po nawet takie tematy, jak zarabianie na ujęciach z drona, więc widać, że stopniowo rozwinąłem naprawdę bardzo dużo treści i one też, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę dotarły i widać, że mają swoje grono wielbicieli. Dotarłem w sumie do 600 tysięcy osób. To jest duża wartość. 600 tysięcy uważam, że jest to całkiem niezła. Jeżeli chodzi o subskrybentów, poszło to do przodu i mamy w tej chwili około 6 tysięcy. Jestem bardzo zadowolony, aczkolwiek wiem, że jestem w stanie osiągnąć dużo więcej. Niekoniecznie przez swoją organiczną pracę, ale poprzez procesy automatyzacji, ale też poprzez właśnie wdrożenie treści na inne platformy, takie jak na przykład iTunes, które jest genialnym nośnikiem i bardzo dużo osób korzysta z iTunes. Łyka kawy i jedziemy dalej. Przy okazji tego łyka kawy chciałem Wam powiedzieć, że dzisiejszym sponsorem tego epizodu jest moja platforma autorska online Drone Bootcamp, do której Was bardzo serdecznie zapraszam. Tam znajdziemy kilkanaście moich szkoleń online dotyczących głównie latania dronami różnymi, przeróżnymi, rozwijania możliwości takich jak możliwości fotograficzne, czy właśnie zarabianie na ujęciach z drona. Są tam też oczywiście typowo produktowe szkolenia i studia przypadków. Staram się swoje warsztaty w taki sposób prowadzić, żeby pokazywać krok po kroku, co robię, żebyście byli za moimi plecami, mogli oglądać za kulisami to, co się dzieje, a też dzielę się na bieżąco swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami.
No dobra, i wracając, słuchajcie, do podsumowania, chcę powiedzieć, że mamy też grupę facebookową, na którą też zapraszam. Co prawda ilość miejsc staram się ograniczyć do 2000 w tej chwili, także tych miejsc dużo nie zostało. Jest to grupa Latam Dronem od DJI i chciałbym postawić w 2020 przede wszystkim na jakość, dlatego nie jest moją intencją posiadanie bardzo dużo ilości członków na tej grupie. Bardziej życzyłbym sobie, żebyśmy mieli wysoki poziom, czy wyższy poziom. Najwyższy poziom w Polsce to jest moja ambicja, jeżeli chodzi o grupę facebookową. Na naszym Dream Teamie natomiast, Dream Team to jest grupa druga, zamknięta, która jest przeznaczona dla osób, którym naprawdę zależy. To jest te 3-5% osób, które mnie wspierają, które korzystają z moich treści online. Także osób, które chcą uzyskać ze mną bezpośredni kontakt. To jest właśnie grupa Latam DJI Dream Team. My tam mamy sesję live'ów, czyli sesję na żywo, pytań-odpowiedzi na bieżąco. I to jest grupa, która ma możliwość też dotarcia do mnie, uczestnictwa w eventach, które zwykle organizuję dwa w roku. Grupa, która też ma bezpośredni wpływ na to, co się dzieje na kanale. Też są sugestie, trochę rozmawiamy, ja zadaję pytania, czy przeprowadzam ankiety z grupą. Są pytania, odpowiedzi, ale także staram się, żeby ta grupa była zawsze do przodu w stosunku do głównego mojego kanału. Czyli jeżeli publikuję treści ciekawsze, to wcześniej oczywiście udostępniam na grupie tej Dream Team. Kolejna sprawa, o której chciałem wam powiedzieć, która jest dosyć ciekawa, to jest podcast. Latająca Kawka jest wideo podcastem i ona będzie docelowo właśnie rozwijała się dwutorowo, czyli wersja wideo dla wszystkich osób, które uwielbiają YouTube'a i oglądają go na bieżąco, i wersja audio jako podcast na iTunes. I to jest ta intencja, dlatego że poprzez podcast dotrzemy do bardzo dużej ilości osób i to będzie fantastyczna też możliwość dotarcia do osób, które są przede wszystkim świadome, które wiedzą, czego chcą, i dla osób, które są zdecydowane na samorozwój, bo tutaj też głównie o to chodzi, żeby siebie rozwijać, żeby iść do przodu i żeby coraz lepsze efekty uzyskiwać w swoich pracach, a stopniowo rozwijać też tą działkę komercyjną, czyli zarabiać na waszych ujęciach dronowych. Dlatego podcast jest przeznaczony właśnie dla osób, które są bardziej zajęte albo mogą coś wykonywać, jakąś czynność, powiedzmy mechaniczną, czy podróżować w tym czasie, kiedy słuchają. Następna sprawa, którą uruchomiłem w zeszłym roku, to jest strona internetowa. Strona rozwija się bardzo stopniowo i ona tak jest przeznaczona, żeby rozwijała się bardzo wolno i organicznie. Jest to strona rafałgaliński.com. Tam znajdziecie trochę moich artykułów, które w wolnej chwili, jak mam przypływ weny, to właśnie piszę, ale też są testy różnych urządzeń, są też ciekawsze linki do źródeł. Oczywiście nie wszystkie mam tutaj, bo te najlepsze są no oczywiście na Drone Bootcamp na platformie, ale tutaj też jest trochę takich ciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o stronę rafałgaliński.com. Chcę powiedzieć jeszcze wam tyle, że jeżeli ukazują się jakieś warsztaty na zasadzie webinarów takich na żywo, staram się organizować około 5 tego typu warsztatów. W zeszłym roku mieliśmy jeden dotyczący montażu filmowego, mieliśmy też warsztat dotyczący tego, jak zacząć latanie dronem. Był cały duży warsztat właściwie na YouTubie na żywo, który trwa 1,5 godziny, dotyczący Mavica Mini, aspekty prawne, organizacyjne, eksploatacyjne. To był spory warsztat, dlatego że grono użytkowników Mavica Mini naprawdę było mega szerokie i postanowiłem go zrobić właśnie na kanale otwartym. Też, jak pamiętacie, rozdałem 51 warsztatów z filtrów ND i ND.pl, także ten rok był bardzo mocny i jestem mega zadowolony, a myślę, że następny 2020 będzie dużo lepszy, dlatego że wprowadzę po prostu trochę jakości i trochę automatyzacji, tak żebym nie musiał wszystkiego sam robić organicznie, żeby algorytmy i żeby pewne mechanizmy mi pomogły.
Mieliśmy też aspekty prawne, tak jak mówiłem, była edycja wideo odnośnie tych webinarów darmowych i był też minikurs fotograficzny, który mieliście szansę, do którego mieliście szansę dotarcia. To są mniej więcej te rzeczy, które robiliśmy bezpośrednio przy YouTubie i przy okazji właśnie YouTube'a. Teraz drony testowane. Było ich około 20, muszę powiedzieć. Latałem 20 różnymi maszynkami i to jest fantastyczne uczucie. Uwielbiam takie uczucie, kiedy zmieniam drony, zmieniam systemy i dzięki temu mózg nie przyzwyczaja się do pewnego rytuału, tylko cały czas ma wyzwanie, a mianowicie wyzwanie takie, że trzeba właśnie przejść na nowe urządzenie i zacząć nim sterować, wykorzystać możliwości tego urządzenia i też pokazać to, bo samo latanie to jest dopiero pierwszy krok, ale później zaprezentowanie tego, co dane urządzenie potrafi, to jest krok drugi, dużo trudniejszy, dlatego że tutaj już jesteśmy oceniani, też ludzie chcą się dowiedzieć, chcą uzyskać rzetelnych informacji i na tym to polega. Ja muszę wam powiedzieć, że przy tworzeniu tego kanału, kiedy zaczynałem tworzyć ten kanał i zaczynałem latać dronami, to było tak, że właściwie niewiele w Polsce się działo. Nie mieliśmy na poziomie materiałów ani informacji. Wszystko, co docierało do nas, docierało ze Stanów głównie, czy z Europy. Natomiast no, nie było tak dobrych materiałów, jakie są teraz. I postawiłem sobie jako punkt honoru, żeby tę sytuację zmienić, dlatego że wiem, że na przykład instytucje typu Urząd Lotnictwa Cywilnego, one czy szkoły, one dbają tylko o swoje podwórko i dbają o to, żeby im było dobrze i wygodnie. Szkoły latania też nie robią wiele w tym celu, żeby pokazać, jak wyglądają przepisy, żeby dotrzeć do ogółu, żeby dotrzeć do większego grona. To samo dotyczy, muszę wam powiedzieć, policji, prawda, gdzie względy bezpieczeństwa są mega istotne. Niewiele osób narzeka na kontakty z policją, ale nie mamy takich akcji jak na przykład bezpłatne szkolenia, czy nawet szkolenia online, które są dezygnowane przez Urząd Lotnictwa, czy przez właśnie szkoły, czy przez policję. I muszę wam powiedzieć, że przy moim budżecie, który miałem w tamtym roku, to jest naprawdę cud, że po pierwsze dałem radę funkcjonować, a po drugie, że byłem w stanie tak dużo produkcji zrobić, bo jak popatrzycie na te kursy online, które zrobiłem, tam każdy z nich zawiera naprawdę dużo informacji, co najmniej 2-3 godziny materiałów, plus do tego PDF-y, załączniki, studia przypadków, analizy i zrobiłem takich kursów, kilkanaście w sumie tych dronowych już jest dostępnych, czy w wersji premium, czy w wersji bezpłatnej. Teraz co do dronów, to też jest dla mnie wielkie wyzwanie, żeby organizować, niesamowite wyzwanie, żeby organizować loty poszczególnymi dronami, bo mieliśmy tutaj i Mavica Pro, Mavica Mini, Mavica Air, Mavica 2 Pro, Inspire 1 Pro, Inspire 2, Phantom 2, Phantom 4, Phantom 4 Pro, był Telo Iron Man, był Unique Breeze, była Karma, niesamowity dron z takimi możliwościami, były drony SJRC, była 11 i była 5, bardzo dobre drony, które polecam, był JJRCX8 Sidious, fantastyczny dron, były i Chinki, i to nie Upery, ale były drony typu tańsze drony wirnikowe, takie jak Mavic Air, czyli E520 i E511S. Mieliśmy też kamery, były testy kamer i pokazywałem, jak wygląda Osmo Action, jak wygląda Osmo Pocket i GoPro Hero. Wiele razy musiałem sobie radzić tak, że sprzedawałem jeden sprzęt, żeby kupić następny i zrobić dla was testy, więc to było naprawdę mega wyzwanie i trzeba przyznać, że z tych wszystkich urządzeń większość, które miałem, to były pożyczone albo kupowałem po to, żeby nagrać test i sprzedać za 3/4 ceny. Tak to zwykle wyglądało. Na dzisiaj zostałem z dwoma dronami. Mam Mavica Air i Mavica Mini, który
też powędruje, czy powędrował już do serwisu. Nie wiem, jak to wygląda w chwili publikacji. No dobra, w każdym razie jestem naprawdę dumny, że udało mi się przetestować co najmniej 20 urządzeń na tym kanale w 2019 roku. Dzięki temu dałem Wam też pogląd do tego, co warto kupić, co nie warto, i wiele pytań, głównych pytań właśnie dotyczy przewodnika zakupowego, czyli co można kupić, czego nie i czy nie stracimy na tym. To właśnie tak jest, że de facto za każdym razem tracimy, kupując drona. Nie zyskujemy, no chyba że zarabiamy na tym i wtedy nam się zwraca i wtedy możemy powiedzieć, że zarobiliśmy na nim. Ale gdybym miał w tej chwili jako ciekawostkę powiedzieć, gdybym miał 10 tysięcy złotych do dyspozycji, jakiego drona bym kupił, to na pewno na pierwszym miejscu byłby to Mavic 2 Pro. Uważam, że połączenie jakości, komfortu użytkowania, też tego poziomu hałasu, który jest naprawdę bardzo taki przyjazny dla ludzi, jakości, to już mówiłem, mobilności i możliwości, które jesteśmy w stanie osiągnąć, czyli na przykład, nie wiem, rawy, czy timelapsy, czy hyperlapsy, genialne. Jeden z lepszych dronów, którymi latałem. Chciałem podziękować moim kolegom, bo miałem w sumie 3 albo 4 Mavic'i 2 do dyspozycji w tym roku 2019. Chciałem podziękować Łukaszowi, Michałowi i Andrzejowi, którzy mi te drony pożyczali. I to naprawdę jest genialne, że mogę liczyć też właśnie, tak jak Marek Łabucki, który też sam zaproponował, że przyjedzie do Krakowa i pożyczył mi Phantoma 4 Pro. Większość to są prywatne drony i trzeba przyznać, że naprawdę chłopaki się spisali i bardzo Wam dziękuję za to, że mogłem takimi dronami latać. Gdybym miał 10 tysięcy, na pewno Mavic 2 Pro byłby w pierwszej kolejności. Jeżeli chodzi o drugiego drona, to już musiałbym się trochę zastanowić. Drugi wybór, na co by padł? Być może byłoby to Skydio, chociaż nie miałem jeszcze do czynienia, czekamy wciąż na Skydio. Jestem tutaj w kontakcie z Grześkiem, który zamówił 2 sztuki. Zobaczymy, jak to wygląda. Natomiast to Skydio jest fantastycznym dronem pod kątem sportów, aktywności, sportów akcji i funkcji śledzenia. Genialny dron, który do tej pory jest rewelacyjny i cały zapas, cała produkcja została zarezerwowana na 2020, można powiedzieć, więc tutaj z dostępnością to jest jego główna sprawa. Trzeci model, który mógłbym wyróżnić pod kątem jakościowym, nie wiem, czy dalibyśmy radę pod kątem logistycznym, bo już się trochę postarzał, to jest Phantom 4 Pro V2. Ciągle ten dron wymiata, pomimo że mamy już parę lat od jego premiery. To trzeba przyznać, że to jest naprawdę genialny dron. Oczywiście jest upierdliwy w transporcie, bo nie wyobrażam sobie podróżowanie dalsze z tym dronem, z tą walizką, bo jest to naprawdę ciężkie, ale ma też swoje zalety. Drugą wadą, jaką mógłbym wskazać, to są jego gabaryty i na pewno dźwięk. Jak już odpalacie Phantoma 4, wszyscy tutaj w bezpośrednim zasięgu zaczynają wołać: dron, dron, zobacz, mama, dron. Więc jest to upierdliwe, nawet jak Phantom się wzniesie, jest to mocno upierdliwe. Natomiast on ma też genialne to, że ma fantastyczną jakość, ma 60 klatek na sekundę w tej chwili nagrywanie. I kolejna sprawa, ma mechaniczną migawkę. Każdy, kto wie, o co chodzi, doceni właśnie takie zalety Phantoma 4 Pro. Na pewno życzyłbym sobie, żebyśmy mieli możliwość takich modeli zakupienia czy eksploatacji takich modeli, które, słuchajcie, są w stanie już udźwignąć, unieść bezlusterkowca i fajnie nim zasterować, czyli mały gimbal, mały bezlusterkowiec czy kompakt, który waży powiedzmy do pół kilograma i którym możemy polatać. Niekoniecznie Inspire,
bo Inspire jest trochę za duży i za ciężki, szczególnie jeżeli chodzi o przemieszczanie się, ale może coś innego na zasadzie Fantoma, trochę większego Fantoma, czy mocniejszych silników, które są w stanie udźwignąć właśnie bez lusterkowca. Jest to duże wyzwanie i ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest proste do zrobienia, ale być może też technologia w tą stronę pójdzie, żebyśmy nie musieli dodatkowo kupować optyki, jeżeli już jedną mamy. Byłoby genialne, kiedy możemy podwiesić obiektyw nasz ulubiony i body do czegoś latającego, czegoś co lata i nam przystabilizuje obraz, tak jak Ronin, tylko mniej, tak jak może, tak jak Ronin, tylko latający właśnie gimbal, coś takiego. Oczywiście to są moje marzenia, zobaczymy, czy za każdym razem będziemy musieli kupować dodatkową kamerę. No dobra, słuchajcie, więc to co powiedziałem, trzecie typowanie to był ten Phantom 4 Pro. Uważam, że to jest nadal dobry wybór, tym bardziej, że ceny pewnie Phantomów niedługo będą całkiem niskie. Ta produkcja Phantoma 4 Pro V2, ona bywa wstrzymywana. Później wraca. To jest też ciekawy wątek i taki charakterystyczny. Ogólnie trzeba przyznać, że brakuje lepszej konkurencji DJI i życzę im przede wszystkim, żeby mieli dobrą konkurencję. Jak spojrzymy na ten rynek, to widać, że ceny są po prostu na poziomie kosmicznym. Porównując na przykład rynki, gdzie konkurencja jest duża, takie rynki jak fotograficzne, gdzie mamy naprawdę bardzo dużo dobrych firm typu Canon, Nikon, Olympus czy Panasonic, właśnie Sony, to tutaj jest naprawdę słabo pod tym względem, jeżeli chodzi o konkurencję. W tym rynku oczywiście przyzwoitych dronów. Ja nie mówię o tanie zabawki, tylko już bardziej o drony, które mają trzyosiowy gimbal, które mają bardzo dobrą jakość obrazu i dodatkowo jeszcze mają stabilny i długi lot. To już naprawdę niedużo jest takich dronów, które można wybrać. Kolejną propozycją, nad którą mógłbym się zastanowić, dajcie mi pomyśleć chwilę, jeżeli byśmy mieli dostęp do rynku amerykańskiego, zresztą zacząłem wątek Skydio, więc tutaj Otel na pewno się wybija. Fantastyczna amerykańska firma, której też nie zależy specjalnie na tym, żeby wejść na rynek. Otel się rozwija mocno i uważam, że tu warto na to zwrócić uwagę, szczególnie osoby, które mają kontakt ze Stanami Zjednoczonymi i mają możliwości właśnie w Stanach. Mniejsza firma, mniejszy kapitał, nie zależy im specjalnie na certyfikacie CE, ale Otel może być takim jednym z ciekawszych punktów, jeżeli chodzi o właśnie ten rok 2020. Warto na tą firmę zwrócić uwagę. No i kolejna sprawa, jeżeli chodzi o europejski rynek, to Parrot na pewno ze swoim Anafi robi duże postępy. Ja się dziwię, że marketing tak słabo działa Parota i nie wiem, co ci ludzie robią de facto, bo jak popatrzymy na to, co nam serwuje DJI i marketing tej firmy, widać, że po pierwsze budżet, ale też zaangażowanie i serce, bo nie zawsze budżet jest najważniejszy, bo publikacja dobrych filmów czy poradników, przewodników na YouTubie nie wymaga aż tak dużego budżetu, a proces automatyzacji i skalowalna platforma taka jak YouTube pomaga bardzo mocno rozwijać się firmą. No dobra, i to są mniej więcej te propozycje. Oczywiście, gdybym miał jeszcze możliwości, czas i serce do tego, i jeszcze kogoś, kto by mnie wsparł, to rynek FPV. Uważam, że CineWhoopy są zdecydowanie, dają dużo większe możliwości i one będą trendy w nadchodzącym czasie, dlatego że drony FPV mają zdecydowanie większe możliwości. Oczywiście, jeżeli chodzi przede wszystkim o samą lotę, o same loty, samą trajektorię. Wiadomo, że nie są tak stabilne i nie mamy długiego czasu lotu, ale za to potrafimy naprawdę genialne ujęcia wykorzystać.
Więc rynek FPV tutaj można powiedzieć, można wskazać jako bardzo ciekawy i taki, który daje nam też niesamowite perspektywy do rozwoju. I do rozwoju produktowego, ale też do rozwoju naszego, bo tam składamy drony praktycznie sami. Trzeba się rozwinąć trochę, nauczyć lutowania, nauczyć pewnych spraw związanych z elektryką itd. itd. I to mniej więcej, słuchajcie, to jest tyle, jeżeli chodzi o ten krótki przegląd roku 2019 i perspektyw, które możemy znaleźć w 2020. Jeszcze chciałem powiedzieć trochę o temacie, które najlepiej się opłaca w tej chwili kupić z drony, bo ludzie też pytają mnie o to, co kupić w tej chwili. Więc można by zerknąć na rynek używanych dronów, szczególnie takich jak Mavic Air albo Spark. Jeżeli jesteście początkujący, te dwa drony mają bardzo dobrą jakość w stosunku do ceny. Mavic Mini już jest drogi w stosunku do tego, co jesteśmy w stanie z niego uzyskać. Chociaż Mavic Mini też już ta cena spada i DJI już poszło poniżej tego progu 2000 zł za drona. Ale można powiedzieć, że faktycznie używany Spark za 1000 z hakiem, czy Mavic Air, którego jesteśmy w stanie też w bardzo dobrym stanie w wersji używanej kupić za około 2500, to już są bardzo dobre propozycje w tej chwili. Biorąc pod uwagę, że Mavic Air kosztował kiedyś ze 3,5-4, w zależności oczywiście od wersji, wykonania i czasu. Drony oczywiście bardzo, bardzo lecą na głowę, na łeb, na szyję, jeżeli chodzi o ceny. I tutaj też trzeba być świadomy. No dobra, i teraz słuchajcie, co nas może czekać. Spodziewamy się na pewno premiery Mavica 3 i to jest plotka, która krąży, wiele osób o niej mówi, ale faktycznie na to się zapowiada, dlatego że DJI, no, główny wskaźnik, jaki jest, to jest spadek ceny Mavica 2. I jeżeli spada nam cena Mavica 2, to znaczy, że szykuje się zmiana w tym modelu. Dlatego, że konkurencja też nie śpi. Konkurencja taka jak Skydio czy właśnie Otel wprowadza cały czas nowości. Nawet Hubsan, słuchajcie, w wersji Pro też nam proponuje ciekawą opcję. O tym nie powiedziałem, bo już proponuje nam 4K w 60 klatkach na sekundę za cenę około $400. Bardzo ciekawa propozycja i też warto się przyjrzeć tej marce, bo ona może mocno wymiatać Hubsan 2. Ten Zino 2 może mocno wymiatać w roku 2020. Tu nie wspomniałem jeszcze o paru modelach typu Xiaomi i właśnie tego typu modelach, no ale wiadomo, że rynek nie jest może jakiś specjalnie duży. Mamy jeszcze Unique, która jest też solidną marką, a jednocześnie cały czas coś jednak tą markę jeszcze ogranicza, jeżeli chodzi o wejście na przykład Mantisa na szerszą skalę. Nie wiem, skąd się to bierze. Za wszystkim stoją ludzie. No dobra, więc tak, co jeszcze bym chciał powiedzieć? Odnośnie tego kupowania samego drona, czasami lepiej jest kupić sobie tańszy model, tak jak mówiłem o używanym Mavicu Air, ale kupić do niego dobrej jakości filtry, takie jak Polar Pro, dlatego że to nam zaprocentuje zdecydowanie lepszą jakością. Jeżeli opanujemy w sposób, w jaki korzystać z filtrów, zdecydowanie poprawimy swoje produkcje i z tym warto się zmierzyć. Ja robiłem cały warsztat dotyczący filtrów ND i ND.pl. Tam były też gradientowe, więc na pewno zachęcam Was do tej produkcji. Jeżeli chodzi o kategorię praktyczny dron, Mavic Mini faktycznie wymiata, aczkolwiek zwróćcie uwagę na parę rzeczy, mianowicie on jest bardzo delikatny, ja nie wiem, czy on w podróży się nie zniszczy. Druga rzecz, która jest bardzo słaba w nim, w Mavicu Mini, to jest zasięg w mieście i tutaj trzeba powiedzieć uczciwie, to jest naprawdę bardzo duży fuck up ze strony DJI, że dopuściło takie rozwiązanie, że no nie wiem, klienci europejscy są mocno pokrzywdzeni i dron lifestyle'owy, który nie lata w środowisku lifestyle'owym, czyli w dużych miastach, nie jest w stanie uzyskać dobrego zasięgu, czasami nawet po kilkudziesięciu metrach tracimy ten zasięg. Sporty akcji, tak jak mówiłem, Skydio, które
może być uznawane jako takie GoPro latania, bo możliwości Skydio są naprawdę mega w porównaniu do Mavic'ów. Profesjonalne rozwiązanie. Tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że Alta X weszła. Fantastyczny dron, który na rynku profesjonalnym może mocno zaistnieć, produkcji filmowych. Genialny dron, który bardzo szybko jest w stanie latać i bardzo długo stosunkowo, bo tam są czasy lotu nawet 40 minut z takimi kamerami jak Arri Alexa, więc to w ogóle podnosi poziom produkcji, podnosi możliwości zdecydowanie. Czego możemy się spodziewać? No na pewno transmisja, słuchajcie, w 4K. To, co będzie ciekawe właśnie, to pewnie firma, która pierwsza wejdzie z transmisją 4K, ona pokaże nam, jak to wygląda w prawdziwym, profesjonalnym świecie latania. Na pewno jakościowo cały czas jeszcze mamy pewne rzeczy, mianowicie jakość transmisji, mianowicie jakość samej optyki, sterowania. Wszystko to, co otrzymujemy, czy większość rozwiązań, które otrzymujemy, to są bardzo małe rozwiązania, małe sensory i małe optyki, więc tutaj... Dobra, nagramy to jeszcze raz, uwaga. Słuchajcie, to czego można by sobie życzyć, to zdecydowanie lepsza jakość przy zachowaniu cen i przy zachowaniu tych parametrów, które są. Tak jak Mavic 2 Pro pokazał nam, że faktycznie nie da się, tak wystarczy dwóch, trzech lepszych konkurentów, takich jak Skydio czy właśnie Otel, żeby DJI też ruszyło trochę tyłek i żeby zrobiło coś porządnego za nie tak wysoką cenę jak do tej pory, czyli rozwiązanie za $1000, które naprawdę ma dobre, czy bardzo dobre możliwości, jeżeli chodzi o czas lotu, o cichy lot, przyjazne dla ludzi, a jednocześnie bardzo dobrą jakość. 3-4 firmy są w stanie zmienić takie nastawienie i taki trend, dlatego życzę właśnie konkurentom DJI dużego rozwoju w 2020. Co do naszego kanału i mojej działalności, bo tutaj ten przewodnik zakupowy można rozwijać w nieskończoność, chcę Wam powiedzieć, że tak, przede wszystkim chciałem zadbać o jakość zarówno materiałów dydaktycznych, jak i jakość epizodów na YouTubie, jakość komunikacji z Wami, czyli wszystkie osoby, które faktycznie, którym zależy na kontakcie ze mną, taki kontakt uzyskają, głównie poprzez Drone Bootcamp. I musimy sobie powiedzieć też jedną uczciwą sprawę. Ja wiem, że 85-95% osób, które oglądają kanał YouTube'owy, one nie skorzystają z żadnych moich materiałów premium. Jestem tego świadomy, dlatego pierwsza rzecz to jest wprowadzenie automatyzacji, czyli będę starał się przeskalować kanał i to mocno przeskalować, tak żeby móc z tego żyć na poziomie takim, który odpowiada poziomowi życia w Polsce średniemu. Natomiast też chciałbym zrobić to w taki sposób, żeby dać maksymalną wartość głównie osobom, które tego oczekują. Będziemy rozwijali na pewno nowe platformy, będziemy rozwijali podcast właśnie. Chciałbym też rozwijać współpracę z innymi, czy firmami, czy z innymi twórcami, bo to jest też kluczowa sprawa, żeby w ten sposób się rozwijać. Lepsza jakość przewodników, prowadzenie bardziej za rękę. Ja się złapałem na tym, że jednak w moim postrzeganiu pewne sprawy są oczywiste, one nie są oczywiste i dlatego będę starał się Wam też w ten sposób pomóc w roku 2020. Także jest więcej tych rzeczy, które możemy zrobić wspólnie i zachęcam Was przede wszystkim do korzystania z Drone Bootcamp. Zachęcam Was do udziału w naszej grupie Dream Team i do bezpośredniego wspierania kanału czy współpracy, bo możemy tutaj podziałać też na linii sponsorskiej, partnerskiej, współtworzenia produkcji, bo ja też realizuję zlecenia. Możemy też dużo ciekawych rzeczy zrobić wspólnie, jeżeli tylko macie ochotę, chęci czy możliwości właśnie. Kanał można wspierać wszelako, poprzez oglądanie, poprzez nawet bezinteresowne zalajkowanie kanału, czy komentarz miły, ale można oczywiście też wspierać poprzez Patronite, czyli wspierać produkcję bezpośrednio, lub też właśnie uczestniczyć w różnych, przeróżnych treściach online. Jednymi z najlepszych moich produkcji, jakie wykonałem w 2019, to na pewno była produkcja fotograficzna i to trzeba przyznać. Następnie była to produkcja
związana z prawem lotniczym. Mieliśmy też bardzo, uważam, że ciekawy materiał dotyczący Mavica 2 Pro i Mavica Mini. No i filtry ND i ND.pl, które tutaj nam... jeden z ciekawych materiałów, dlatego że ludzie nie poświęcają tak dużo czasu i energii na to, żeby uzyskać dobre rezultaty. A właśnie dzięki filtrom to uzyskaliśmy. Także o tym chciałem powiedzieć. Natomiast rozwija się też rynek małych dronów i tutaj nie możemy przymykać oczu, bo to są genialne platformy i genialne rozwiązania. Ja zamówiłem kilka dronów właśnie i cały czas zamawiam kilka dronów. Cały czas mam tak, że jak nie sprzedam, to kupuję i cały czas mam obrót z różnymi małymi dronami. Mamy Dragonfly, bardzo ciekawą propozycję. Z5 była też ciekawym dronem, którego testowałem ostatnio, i takiego maluszka, który 58, który dopiero czeka na swoją kolejkę. Bardzo, bardzo ciekawe modele. Oczywiście są firmy słabsze i lepsze. No i modele FPV, które trzeba samemu wykonać, czy kupić przynajmniej częściowo, polatać w goglach i ocenić, jak ten rynek wygląda. Słuchajcie, wchodzimy w rok 2020. Chciałem Was trochę zmobilizować przede wszystkim do działania, więc rozwijamy się wspólnie, korzystamy, rozwijamy się, słuchajcie, nie tylko sprzętowo, ale też za sprzętem powinien iść wzrost Waszych umiejętności i kwalifikacji, czego Wam bardzo życzę. I idziemy też w tą stronę, słuchajcie, z poranną kawą. Wszyscy, którym naprawdę zależy, otrzymają ode mnie pomoc, moje wsparcie. A jeżeli sam nie jestem w stanie, bo nie jestem alfą i omegą, to doprowadzę Was, czy skontaktuję Was z ludźmi, którzy są w stanie Wam pomóc. W 2020 zrobimy też jakieś eventy. Myślę, że zrobimy dwa eventy na pewno. Chciałbym zorganizować. Myślałem o czymś taką na większą skalę, ale muszę powiedzieć, że w tej branży ja też dostrzegam fakt, że my nie mamy aż takich pasjonatów, przynajmniej nie aż tylu, żeby zrobić wyjazd typu premium, bo myślałem o wyjeździe, który byłby mega mocny pod kątem kierunkowym, budżetowym i pod kątem takich wrażeń. Nie wiem, czy to jest już czas na to odpowiedni. Natomiast może zrobimy dwa plenery i zobaczymy, zbadamy opinie, jeżeli ludzie byliby skłonni na wyjazd, prawdziwy wyjazd z prawdziwą przygodę w wersji premium. Dlaczego czegoś takiego nie zorganizować? Dlatego warsztaty face to face będą dwa. Na pewno ukaże się kilka rozwiązań, jak tylko moje możliwości pozwolą, rozwiązań i samorozwojowych, i rozwiązań związanych głównie z filmem, myślę. Inteligentne tryby lotu, które zapowiadam już trzeci miesiąc. A rozwiązania filmowe, montaż i tak dalej, łączenie ujęć właśnie z powietrza, z ujęciami z powierzchni ziemi, czyli z ujęciami z lustrzanek czy bez lusterkowców. O tym możemy porozmawiać, trochę o kamerach sportowych i wszystkim, co na bieżąco będzie nam w roku 2020 tutaj wchodziło. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Jeszcze raz wspominam, że sponsorem dzisiejszego epizodu jest moja platforma autorska online Drone Bootcamp, gdzie znajdziecie kilkanaście opracowań online, gdzie są live'y ze mną bezpośrednie, transmisje na żywo na grupie Dream Team, gdzie macie dostęp do wszystkich kursów online, które opublikowałem, gdzie możecie też współtworzyć kanał, gdzie macie szansę na to, żeby ze mną ustalić termin i datę spotkania w ramach Office Hours, czy poprzez Messengera, czy poprzez Skype'a, i też dzięki temu macie możliwość oceny Waszej pracy i Waszego rozwoju. Słuchajcie, bardzo dziękuję za uwagę w dzisiejszej porannej kawie. Będę się starał, żeby 3 razy w miesiącu ta kawa była w formie wideo podcastu i raz będzie to live. Ja sam ocenię jeszcze, czy live nadaje się też do zaprezentowania w formie podcastu. Ale staram się tą jakość utrzymywać na najwyższym poziomie, który potrafię i jestem w stanie obecnie. Też zainwestowałem trochę w sprzęt, zainwestowałem mocno w platformy wszelakie, które umożliwiają mi publikację materiałów, więc to też nie dzieje się tak samo z siebie, że to wszystko dzieje się właśnie samoczynnie. Tutaj trzeba się przyłożyć, trzeba dużo rzeczy opanować, zainwestować i dopiero mamy takie możliwości. Słuchajcie, bardzo dziękuję za uwagę. Przede wszystkim
partnerom, osobom wspierającym, całemu Dream Team, użytkownikom moich szkoleń online i treści, odbiorców treści, także wszystkim osobom, które mi dobrze życzą i które chcą, którym też zależy, żeby ten kanał się rozwijał. Dzięki serdeczne za uwagę i widzimy się już niedługo w kolejnym epizodzie porannej latającej kawy, a także na tym kanale w innych epizodach. Trzymajcie się, cześć! Yeah, now it's recording. Hello, good morning from Egypt. Hello, good morning from Egypt, yeah. Yes, this is microphone. We hope you Merry Christmas, Happy New Year. Yeah, thank you.